Cześć, takie zapytanie. 6 stycznia minęło mi 182 dni. 4 tydzień temu stanęłam na komisję lekarską, dostałam odmowę z ZUS-u i lekarz orzecznik uwzględnił stopień naruszenia organizmu i że nie jestem niezdolna do pracy, czyli jestem zdolna do pracy, pomimo że czekam na operację kręgosłupa. Co robić, gdy w czasie podjęcia pracy dojdzie do ponownego naruszenia kręgosłupa? Jestem w okresie oczekiwania na zabieg operacyjny kręgosłupa, no co wtedy? Tak szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, o co tutaj internautce chodzi. No teoretycznie, przed dopuszczeniem do pracy powinna być zbadana przez lekarza medycyny pracy i może nastąpić sytuacja, że lekarz medycyny pracy nie dopuści, ZUS nie daje renty, nie daje zwolnienia, czyli w zasadzie jesteśmy do odstrzału, czyli zwolnienia. No, jeżeli nas mimo wszystko dopuści, natomiast coś się nam w pracy stanie, no sytuacja jest patowa, wykorzystaliśmy te 182 dni zwolnienia. No i tak szczerze mówiąc, nie wiem co wtedy robić. Wtedy by trzeba już pisać chyba o zasiłek rehabilitacyjny, jeżeli by nastąpiła jakaś ostra sprawa kręgosłupowa. Natomiast jeżeli miałeś podobną sytuację, skończyło ci 182 dni zwolnienia, ZUS ci nie dał zasiłku rehabilitacyjnego i za parę dni nagle wyskoczyła ta sama choroba, nie mówię o innej chorobie, tylko o tej samej chorobie, no mógłbyś napisać na dole, jak sobie poradziłeś z tą sytuacją, czy dostałeś zwolnienie, czy zasiłek rehabilitacyjny, czy jakikolwiek inny sposób, który pomógłby tutaj rozwikłać mi ten problem tej internautki. Oczywiście to wszystko w komentarzach. Zapraszam też na moją stronę zwolnienielekarskie.pl. Jest tam bezpłatny newsletter wysyłany mailowo, gdzie po prostu opowiem ci o różnych innych ciekawych, podobnych sytuacjach. Jeżeli ci się podobało wideo, daj lajka. Jak ci się nie podobało, to możesz je tam, że tak powiem, dać dislajka. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.